A naszym gościem jest dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Batorego w Warszawie, Barbara Kordas. Dzień dobry. Dzień dobry. Cytat na początek. Odwiedziłem strajkujące szkoły, rozmawiając z nauczycielami i rodzicami. Widać solidarność i zrozumienie. Tak pisze dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Pani też widzi tę solidarność i to zrozumienie? Tak, widzę solidarność wśród moich nauczycieli i zrozumienie, bo do strajku przystąpiło około 80% uprawnionych, tak, do strajkowania. W pani szkole? Tak, w mojej szkole. I nikogo ten strajk nie denerwuje, nikomu nie przeszkadza? Jeszcze nie. Nikt nie przyszedł i nie powiedział, nie, poszliście za daleko? Nie, jeszcze nikt nie był u nas i nikt nie protestował, że strajkujemy. A ci strajkujący, te 80% rozmawiają z niestrajkującymi nauczycielami? Oczywiście. Nie ma kłótni, sporów? Nie. Nikt nikogo nie nazywa łami strajkiem? Nie. A drzwi szkoły... Każdy jest dorosły i wie, jaki podjąć wybór, dlaczego jedni strajkują, inni może nie strajkują. Mają do tego powody, tak samo jak ci, co strajkują. Więc uważam, że tu nie ma jakiegoś powodu, żeby komuś zwracać uwagę i wyzywać go, powiedzmy, odłami strajków. Tak? To co robili dzisiaj w pani szkole nauczyciele? Ci strajkujący i ci niestrajkujący? Ci strajkujący byli w specjalnie przygotowanym pokoju, w którym siedzieli w czasie swoich zajęć lekcyjnych, tak? Bo my nie strajkujemy 8 godzin dziennie, tylko tyle, ile każdy ma w planie lekcji. A ci, którzy nie zdecydowali się na strajk? Ci, którzy się nie zdecydowali na strajk, jeżeli była taka potrzeba, to opiekowali się młodzieżą, która przyszła do szkoły. Bo drzwi szkoły nie były zamknięte. Nie, drzwi szkoły nie były zamknięte. Jeżeli ktoś z młodzieży się pojawił, oczywiście organizowaliśmy opiekę. To wielu było takich uczniów, którzy mimo strajku przyszli do szkoły dzisiaj? Niewielu, ale no, było kilku maturzystów i była też grupa uczniów, którzy już wcześniej, kilka miesięcy temu, mieli wykupione zajęcia edukacyjne poza szkołą i dzisiaj nauczyciele z tej formy skorzystali. Pani dyrektor, słyszy pani polityków, którzy mówią, że strajk nauczycieli to jest akcja polityczna, że to jest akcja zaplanowana w gabinecie Grzegorza Schetyny, albo że pan Broniarz, szef ZNP, to polityk bardzo zaangażowany po stronie opozycji. Bierze pani udział w akcji politycznej? Nie, szkoła jest apolityczna i my polityką się nie zajmujemy. To co pani odpowie tym politykom, którzy twierdzą, że strajk nauczycieli jest akcją polityczną? Nie uważam, że jest to akcja polityczna, tylko po prostu nauczyciele dojrzeli do tego, żeby zaprotestować przeciwko temu, co się źle od już kilku lat dzieje w oświacie. Dyrektor Liceum imienia Batorego w Warszawie jest naszym gościem, Barbara Kordas. Za dni strajkowe nauczyciele nie dostaną pensji, ale pieniądze w szkole zostaną. Pani te pieniądze zobaczy w przyszłym miesiącu. I co, zapłaci pani nauczycielom premie i nagrody za to, że strajkowali? Jeżeli będzie takie zarządzenie prezydenta Warszawy, to oczywiście, że tak. Pan prezydent mówi, że pieniądze przekaże szkołom, tak, i dyrektorzy zdecydują, co z tymi, tak, pieniędzmi zrobić. No to właśnie będziemy decydować, czy je zwrócić nauczycielom. Oczywiście w odpowiedniej proporcji, tak, do godzin strajku. Nie będą to kwoty jakieś, tylko policzone na dniówki. Ale kluczem do podjęcia decyzji, co z tymi pieniędzmi zrobić, co dla pani będzie? No jeszcze oprócz ewentualnie właśnie zwrotu nauczycielom za strajkujący dzień, myśleliśmy o różnych wydatkach związanych z tym, że od 1 września do szkoły przychodzi nowe liceum, tak? Czyli tworzymy klasy po 8 klasie szkoły podstawowej i z tym związane będą na pewno duże wydatki. Ale dobrze rozumiem, że ci, którzy strajkują, mogą liczyć na to, że te pieniądze dostaną. Tak, mogą liczyć, oczywiście. Ma pani problem z zatrudnianiem nauczycieli w szkole z powodu pensji, to znaczy z tego powodu, że są takie, a nie inne? Tak, niestety tak, bo ubolewam, że młodzi nauczyciele nie chcą przychodzić do szkoły, no ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę dlaczego. Wchodzą tu na pewno względy finansowe,
Bardzo nas cieszy, jak przychodzą tacy pasjonaci, tak, i z powołania. Ja też, jak kiedyś chciałam zostać nauczycielem, to nie interesowało mnie wtedy, ile będę zarabiała, tylko po prostu chciałam wykonywać ten zawód. I my właśnie liczymy na takich nauczycieli, pasjonatów. Tylko mówię, no dzisiaj te pensje tak się zróżnicowały, że ciężko nam będzie znaleźć młodych nauczycieli po studiach, którzy by rozpoczęli pracę w szkole, i nawet już takich, którzy pracują, doświadczonych, też jest ciężko znaleźć, bo nie ukrywam, jeżeli ktoś może, to od razu ten specjalista, jeżeli tylko może, to odchodzi na emeryturę. Ale myśli pani, że ten 1000 zł, o które walczy Związek Nauczycielstwa Polskiego, to są pieniądze, które naprawdę zmienią polską szkołę? No one się, bo to ten 1000 zł jest liczony do podstawy, tak? A jeżeli wzrasta podstawa, no to wzrastają też różne dodatki. Tak, tylko czy pieniądze to jest podstawowy problem polskiej edukacji dzisiaj? Pieniądze, tak? Myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo ważne jest, ile kto zarabia, bo prestiż nauczyciela też od kilku lat został osłabiony i my walczymy o to, żeby nas szanowano i doceniano za naszą ciężką pracę, bo jeżeli słyszy się różne komentarze w mediach społecznościowych, które mówią, że nauczyciel to tylko ma 3 miesiące urlopu ma i pracuje 18 godzin tygodniowo. To ile pracuje u pani nauczyciel na pełnym etacie? 18 godzin to jest oczywiście pensum, tak? Czyli które, te godziny, które przy tablicy spędza. Tak, które spędza. Musi spędzić przy tablicy, natomiast wiadomo, że żeby spędzić te 18 godzin przy tablicy, to trzeba dużo pracy jeszcze dodatkowo włożyć w domu, przygotowując się do lekcji. No pewnie zależy, o jakim przedmiocie rozmawiamy, bo pewnie inaczej jest tak. W przypadku nauczyciela matematyki, tak, polskiego czy chemii, a inaczej w przypadku WF-isty, który przykład raczej w domu przygotowywać się za wiele nie musi. Raczej nie, tak. No właśnie, ZNP w apelu do uczniów pisze tak. Protestujemy w trosce o waszą przyszłość. Macie prawo, by uczył was dobrze wykształcony nauczyciel, człowiek z pasją, który ma dla was czas, a nie musi dorabiać po godzinach. Znam nauczycieli z pasją, ale znam też takich, którzy te pasje już głęboko w plecaku albo w szatni schowali, a 1000 zł podwyżki mieliby dostać zarówno ci, którzy mają pasję, i ci, którzy jej już dawno w sobie nie mają. Tak. I to jest dobry pomysł? No chyba raczej nie. To jak zrobić, żeby było sprawiedliwie, dobrze i mądrze? No niestety, tutaj należałoby nie tylko właśnie podnieść te pensje, ale w ogóle całą organizację oświaty, funkcjonowania szkoły też zmodernizować. To może rację ma premier Szydło, kiedy mówi, że cały system oświaty wymaga zmiany i dosypywanie pieniędzy do systemu niewiele zmieni. To znaczy na początek, w tej chwili na pewno dosypanie pieniędzy by pomogło, natomiast w perspektywie należałoby coś zmienić, bo jak wszyscy wiemy, Karta Nauczyciela powstała w 1981 roku, tak? I pytanie, czy czas na zmianę Karty Nauczyciela? To jedno z tych pytań, które padną za chwilę w internetowej części naszej rozmowy na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Serdecznie zapraszam, a słuchaczom dziękuję. Barbara Kordas, nieustająco naszym gościem, dyrektor Liceum imienia Batorego w Warszawie. Pani dyrektor, co dzisiaj zabija pasję w polskich nauczycielach? Ja myślę, że zmęczenie i przepracowanie, bo wymaga się od nas coraz więcej, a pensje, jak wszyscy wiemy, od kilku lat nie zmieniają się. No od 2012 roku, co powtarzają dzisiaj rządzący politycy. No tak, tak. To jest dość długi okres i dlatego, tak jak pan już wcześniej wspomniał, dużo nauczycieli pracuje w kilku szkołach. Ja bym wolała, żeby ten nauczyciel pracował tylko u mnie, tak? Nie jeździł po całej Warszawie z jednej szkoły do drugiej, czy nawet i w trzech szkołach, jeżeli tylko może. Natomiast
Ale wielu jest takich nauczycieli, którzy rzeczywiście jeżdżą szkoły do szkoły? W pani szkole jest ich wielu? Też jest w mojej szkole, bo ja nie mam wszystkich nauczycieli, nie mają pełnego etatu. Mam kilkunastu nauczycieli, którzy właśnie pracują w różnych szkołach, bo w mojej na przykład nie mogą mieć pełnego etatu. A jak bardzo może pani doceniać finansowo swoich nauczycieli, doceniać ich, no właśnie, za to, że jeszcze mają pasję w sobie? No tak, ja mam narzędzia motywacyjne, czyli... To tak po ludzku mówiąc, jakie to są narzędzia? Tak po ludzku mówiąc, to jest po pierwsze dodatek motywacyjny. To ile może pani dać dodatku nauczycielowi? No to tak jak wszyscy wiemy, średnio 600 zł, tak? Jest w Warszawie dodatek motywacyjny. Może pani dać 600 albo nie dać tych 600 złotych? Ja nie złotych? Daję i nie daję, tylko ja przyznaję. Mhm. Ja mogę przyznać dodatek motywacyjny w odpowiedniej kwocie, w zależności od tego, jak ten nauczyciel jest zaangażowany w pracę, tak? I wyróżnić tych właśnie, tych najlepszych z najlepszych. Mhm. Są również nagrody. Nagrody dyrektora, są nagrody burmistrza, są nagrody prezydenta. O to też możemy występować. Ale to jest tak, że każdy nauczyciel musi dostać jakąś kwotę dodatku motywacyjnego? Czy może pani powiedzieć, nie angażujesz się, żadnych pieniędzy z takiego dodatku nie dostaniesz? No jeżeli są, jeżeli nauczyciel mało się angażuje w pracę szkoły, to dostaje minimalną stawkę. Czyli? Minimalna stawka to jest około 250 zł. Pani dyrektor, są w Warszawie licea, które nie strajkują, bo dyrektorzy mówią, że to nie jest dobry moment. Wiemy dobrze, że za chwilę są egzaminy w szkołach, więc ucierpieliby na tym strajku uczniowie, tak mówią. Nie będą w stanie przygotować się do egzaminów. Rozważali państwo ten argument, decydując się na strajk? Oczywiście. My jesteśmy dla uczniów, prawda? Szkoła to nie jest biuro czy korporacja, gdzie po prostu każdy siedzi w pokoju, tylko tutaj mamy naszą młodzież. No i słyszy pani kolegów z innych warszawskich liceów, którzy mówią, to nie jest dobry moment na strajk, za chwilę egzaminy. Tak, za chwilę są egzaminy i ja mam nadzieję, że u mnie w szkole odbędą się te egzaminy. Bo macie też gimnazjum, tak, więc tak. Będzie egzamin gimnazjalny. Tak, teraz egzamin gimnazjalny. Wicepremier Szydło mówi, uczniowie nie mogą być zakładnikami central związkowych. Wierzę w odpowiedzialność i mądrość nauczycieli i to, że egzaminy się jednak odbędą. To znaczy, że pani w swojej szkole nauczycieli namawia, żeby mimo strajku zorganizowali egzamin. Ja nie namawiam, tylko się pytam, czy ktoś pomoże nam przeprowadzić egzamin. I co pani słyszy w odpowiedzi? No, jeżeli dołożę wszelkich starań, żeby egzaminy się odbyły, to znaczy, że jest grupa nauczycieli, którzy pomogą nam w tym czasie. Nie muszą być to, oni mogą na przykład zawiesić strajk na jeden dzień. I to są nauczyciele ze szkoły, nie tak, musi pani szukać tak. Na zewnątrz, nie, no, żeby na to się udało? Na zewnątrz też są, bo my współpracujemy ze szkołami, bo w komisji egzaminacyjnej musi być jedna osoba z innej szkoły. Mhm. A jeśli egzaminy na koniec szkoły podstawowej czy gimnazjum się nie odbędą, to za chwilę cały kalendarz rekrutacji do szkół się posypie, trzeba będzie go wyrzucić do kosza. Tak, a to jest wszystko ze sobą powiązane. Poza tym egzamin gimnazjalny, no przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. A ta decyzja o zawieszeniu strajku w pani szkole przez część nauczycieli, kiedy zapadnie? No ja się dowiem o tym tak naprawdę w środę rano. Czyli uczniowie do środy rano nie będą mieli jasności, czy egzamin będzie, czy go nie będzie? No powiedzmy, że tak. Znaczy ja wiem, że ten egzamin się odbędzie, ale też do środy, do rana będę cała zdenerwowana i czekała, żeby ten egzamin się odbył. Ale zdenerwowani przede wszystkim będą uczniowie w pani szkole. I co pani odpowiada uczniom i ich rodzicom, kiedy pytają, co z nami będzie w środę, kiedy ma się zacząć egzamin? No, planujemy, że się rozpocznie tak, jak się ma rozpocząć. Planujemy, że się rozpocznie. Myśli pani, że to uspokaja tych rodziców? No, jeżeli... Ja nic innego więcej nie mogę powiedzieć, bo nikt nic nie wie na 100%, tak? My planujemy, dokładamy wszelkich starań, żeby ten egzamin się odbył. No tak, decyzja należy do nauczycieli. Pani nauczycieli. Tak. I tyle? Mam nadzieję, że się odbędzie ten egzamin. Pani dyrektor, a czy uczniowie będą musieli odpracować dni strajku nauczycieli w szkole? To zależy od tego, jak długo ten strajk będzie trwał.
Czy zdążą zrealizować podstawę programową. Czyli jest taka możliwość, że jeśli strajk będzie trwał, kilkanaście dni, to trzeba będzie jakoś ten materiał nadrabiać. I przyjść do szkoły na przykład w sobotę, niedzielę? No, to wtedy trzeba się będzie zastanowić. A kto podejmuje tę decyzję? Mam nadzieję, że ten strajk nie potrwa tak długo. Ale kto podejmuje tę decyzję o tym, że trzeba odpracowywać albo nie? No dyrektor wraz z nauczycielami. W każdej szkole to będą indywidualne decyzje? Tak, indywidualne, ponieważ to zależy od tego, czy podstawa programowa została zrealizowana. To gdzie pani dzisiaj widzi tę granicę, po przekroczeniu której jednak chyba trzeba będzie odpracować ten czas, kiedy uczniów w szkole nie było z powodu strajku nauczycieli? Wie pan, zawsze siatki godzin są tak skonstruowane, że ta podstawa programowa to nie jest dokładnie tyle godzin, ile jest dni w roku szkolnym, tak? Zawsze są te rezerwy przeznaczone, że na to, że zajęcia lekcyjne przepadają, że przepadają na skutek ferii, różnych wolnych dni, wycieczek. Także każdy z nas na początku roku planuje sobie rozkład materiału na cały rok i potem on sam, nauczyciel, każdy sam kontroluje, na jakim etapie jest realizacji. I co, i będzie pani upychała te godziny ewentualnie w jaki myślę, sposób? Że do tej pory nie powinno być problemu. Razie mamy pierwszy dzień strajku. Jeżeli ten strajk nie będzie trwał dłużej niż kilka dni, to myślę, że... Okej, a jeśli będzie, to co wtedy? Dopisujemy godziny w tygodniu, wykorzystujemy sobotę, wykorzystujemy niedzielę? No nie wiem, to o tym będziemy później rozmawiać. Pani dyrektor, dostała pani pismo z Kuratorium Oświaty z informacją, że strajk nie może być powodem zamknięcia szkoły albo przedszkola, bo do wszystkich szkół to pismo dotarło. Mhm. No i Ministerstwo Edukacji przekonuje, że nawet jeśli jest strajk, to trzeba każdemu uczniowi zapewnić możliwość przebywania w szkole w takim czasie, jak ma zaplanowany kalendarz w tygodniu. I że powinna pani zapewnić nawet posiłek temu dziecku, jeśli z niego korzysta. To nie szkoły średnie. Czyli w przypadku szkół średnich ten problem nie istnieje. Nie. Ale natomiast o tym, że zamknąć szkoły pani nie może, przeczytała pani. Ale ja nie zamykam szkoły. Szkoła jest otwarta dla uczniów, tylko wiemy, że młodzież jest dorosła. W większości jest dorosła i młodzież w tej chwili rozumie tą sytuację i nie przychodzi do szkoły za zgodą rodziców. No, młodzież się po prostu cieszy, że ma labę, że na razie, wszyscy się tak do końca cieszą. Pogoda fantastyczna, 17-18 stopni. Pogoda fantastyczna, ale maturzyści mają za chwilę maturę, gimnazjaliści mają pojutrze egzamin gimnazjalny, no to nie wszyscy się cieszą. To na pewno. Wyobraża pani sobie, że ten strajk może nic nie dać? Znaczy, on już coś dał, niewiele. Co takiego? Dał. No, słyszy się, ja nie wiem, czy on dał. Znaczy, w założeniu są te postulaty, tak, do zrealizowania. No to co dał? Co ten strajk do tej pory dał, pani dyrektor? No, po pierwsze, chodziło nam o ten, jak gdyby, podniesienie prestiżu nauczyciela, zawodu nauczyciela, poprzez między innymi wynagrodzenie, bo nie oszukujmy się, ale wynagrodzenie jest bardzo ważnym elementem prestiżu w danej pracy. Poza tym, jak są większe pieniądze, to i są lepsze warunki do realizacji różnych działań i wtedy nauczyciel właśnie może bardziej zaangażować się w pracę tylko w tej szkole i poświęcić się tylko tym uczniom, a nie szukać innych możliwości do robienia do swojej pensji. Pytanie, i o to chodzi. Pytanie, czy strajk w tym momencie, w którym jesteśmy, kiedy są zaplanowane egzaminy, które być może nie wszędzie się odbędą, nie uderzy w prestiż zawodu, czy rodzice i uczniowie wszędzie zrozumieją wasze postulaty i postawę nauczycieli? No ja myślę, że to chyba nie uderzy w nauczycieli, w prestiż nauczycieli, to, że nie odbędą się egzaminy, bo one wcześniej czy później się odbędą, czy w tym terminie, czy nie. No tylko, że te dzieci na te egzaminy czekają. Tak. No tu mamy żywy organizm. Tak. Dziecko młodego człowieka, który się stresuje, denerwuje, zmaga się z problemem, z wyzwaniem, które przed nim stoi. Tak, dlatego mówię, dołożymy wszelkich starań, żeby ten egzamin się odbył. Premier Szydło mówi, że przecież pieniądze nauczyciele dostają i mówi tak. Pierwsza transza podwyżki była w kwietniu zeszłego
zeszłego roku i że w porównaniu do grudnia 2017 roku średnie wynagrodzenie nauczycieli po tych kolejnych zapowiadanych, już obiecanych podwyżkach wzrośnie o 21%. Aż tyle? Taką liczbę podaje pani premier. No nie wiem, ja jakoś w swoim budżecie nie widziałam takiej dużej podwyżki. To na jakie podwyżki nauczyciele mogą liczyć, kiedy pani to liczy ze swoimi nauczycielami? No nie wiem, uważam, że nauczyciel nie powinien zarabiać 3000, tylko co najmniej 6000, tak? Ale to tak jak mówię, składowe są różne. Od podstawy leci wtedy podwyżka i dodatku stażowego, i nadgodziny, i wszystkich innych dodatków, tak? Za dwujęzyczność, za maturę międzynarodową. No tak, tylko rozmawiamy o tym całym skomplikowanym systemie, który pani dobrze zna, no tak, i go rozumie, bo się z nim zmaga na co dzień, ale rzeczywiście on jest złożony i skomplikowany i rządzący dzisiaj mówią, że ten system naliczania wynagrodzeń jest anachroniczny. Trzeba z tym skończyć i zacząć być może rozmowę o zupełnie innym systemie wynagrodzeń. To znaczy, ja nie wiem, w każdym bądź razie, tak jak powiedziałam, uważam, że sama podwyżka tutaj proponowana, tak niska, no nic nie zmieni, bo ona przy inflacji, jaka jest w kraju i gdzie ludzie w innych firmach się dużo zarabia, dalej ten nauczyciel będzie mało zarabiał. Ja pamiętam tylko jeden moment, kiedy przyszłam do pracy w latach 80. i to był jedyny moment, kiedy nauczyciel dobrze zarabiał. Bo miałam w porównaniu inne osoby, które pracowały w innych firmach. I potem moja pensja stała cały czas na poziomie, a oni awansowali i zaczęli zarabiać coraz więcej, tak? A nauczyciele byliby pani zdaniem gotowi rozmawiać o rozwiązaniu większe pieniądze w zamian za rezygnację z karty nauczyciela? To znaczy może nie do końca rezygnacja z karty nauczyciela, ale jakieś zmiany w karcie nauczyciela powinny być. Na przykład jakie? No ja się nie zastanawiałam aż tak bardzo nad zmianami w karcie nauczyciela, ale są niektóre zmiany w karcie nauczyciela. Dyrektor warszawskiego drugiego LO imienia Stefana Batorego, Barbara Kordas, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję bardzo.